Edukacja dla dzieci z autyzmem jest w tym roku już w naszej placówce pełnoletnia. Od 18 lat prowadzimy zajęcia dla dzieci z autyzmem. Byliśmy w Wejherowie pionierami. W 1998 roku okazało się, że skierowane zostały do naszej placówki dzieci z autyzmem. Temat autyzmu był dla nas zupełnie nowym tematem. Do tej pory pracowaliśmy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a tu pojawił się autyzm. Znalazła się osoba, która podjęła wyzwanie i rozpoczęła pracę w czteroosobowej klasie. I cztery osoby to były osoby z autyzmem. Myśmy się tego autyzmu uczyli. Uczyliśmy się wszyscy. Wszyscy pedagodzy, którzy tu byli w placówce, uczyli się pracować z tymi dziećmi. Rozpoczęliśmy doskonalenie w tym zakresie. Przez te wszystkie lata śmiało mogę powiedzieć, że w tej chwili wśród nauczycieli są specjaliści, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi z autyzmem. Czy to jest odpowiednie miejsce? Śmiało możemy powiedzieć, że tak, to jest odpowiednie dla nich miejsce. I one się czują tutaj naprawdę, te dzieci, dobrze. Dzieci z autyzmem, które podejmują u nas naukę, są zwolnione z jakiegokolwiek lęku szkolnego. Dlatego, że one tutaj przychodzą i znajdują tak przyjazną atmosferę i tak dobrych i życzliwych nauczycieli i innych pracowników, którzy z nimi pracują, że nie mają tego typowego stresu szkolnego. Dzięki temu, że naukę zdobywają w klasach 4-3, a nieraz nawet i dwuosobowych, dodatkowo mają możliwość wykorzystania swoich niebywałych zdolności, na przykład muzycznych, artystycznych, plastycznych. Biorą udział w konkursach, występują na zewnątrz, reprezentują naszą placówkę podczas koncertów Chwalcie Dziecinę, koncertach dla przyjaciół. Uczniowie z autyzmem śpiewają wraz z zespołem Perełki. Nawet grają na instrumentach takich jak ksylofon. Myślę, że gdyby podjęli próbę kiedyś grania na mandolinach, to też by im to świetnie wychodziło. I myślę, że takie próby będziemy podejmować. Ponadto nasi uczniowie z autyzmem biorą udział we wszystkich imprezach i uroczystościach, które wynikają z programu wychowawczego. Czyli normalnie, jak inne dzieci, wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w konkursach, mają możliwość brania udziału w kółkach zainteresowań, takich jak plastyczne, rozwijające ich talent plastyczny, talent artystyczny. Ja myślę, że dzięki zrozumieniu ze strony nauczycieli, którzy tutaj pracują, to ten aspekt jest dla nich najważniejszy. One przeżywają każde dłuższe, wolne dni od zajęć szkolnych. W tym roku podczas wakacji, na początku lipca, okazało się, że mama z jednym z uczniów musiała codziennie rano przychodzić tu na teren naszej placówki, bo on tęsknił za szkołą. I mama już 5 lipca nie mogła się doczekać końca wakacji i jej syn również, bo oni już czekali na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. No to jest chyba najlepszy dowód, że te dzieci tu u nas w placówce czują się bardzo dobrze i te
ten czas spędzony jest czasem ich szczęśliwego dzieciństwa.